Komentarz będzie krótki. Chcieliśmy wygrać ten mecz, zakończyć grupę już dzisiaj na 9 miejscu. To się udało. Wielkie słowo uznania dla drużyny, bo dzisiaj włożyliśmy naprawdę mnóstwo zdrowia w ten mecz. Bardzo ciężki mecz, bo Ruch naprawdę postawił wysoko poprzeczkę i chyba było w sumie to naprawdę dobre widowisko jak na tą grupę spadkową. Szkoda tej końcówki i nerwówki, bo zafundowaliśmy sobie rzeczywiście jako jazdę rollercoasterem i to się mogło źle skończyć, no ale wyszło dobrze, cieszymy się bardzo z tego. Przed nami jeszcze ostatni mecz, no ale teraz się możemy chwilę pocieszyć z tego, że jesteśmy na czele grupy już. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Panie trenerze, zrealizował pan ten plan z tym Bubą na środku ataku w tym meczu, jak pan z efektów jest zadowolony? Znaczy, no ale nie wymagajcie, żeby Buba w co mecz strzelał 3 bramki, bo podejrzewam, że opinie o grze Buby będą nie bardzo. Buba robił co mógł, starał się naprawdę, to był ciężki mecz i był zupełnie inny mecz niż na Bielsku. My nie mogliśmy się tutaj tak otworzyć i wyprowadzić konter, jakbyśmy chcieli, natomiast Buba zrobił swoje, był bardzo groźny. Może zbyt mało szukaliśmy Buby tymi prostopadłymi piłkami, bo trochę założenie było inne, ale jestem z gry Buby bardzo zadowolony. Może nie strzelił bramki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie trenerze, to jest wyjątkowa seria. 7 spotkań bez porażki, 5 zwycięstw, 2 remisy. 8. Tak, 8. To już jest imponująca sprawa. Natomiast to jeśli jako kibic Krakowi mielibyśmy się nad czym zastanawiać, to ja chciałbym zapytać o zmiany po raz kolejny. Pan trener konsekwentnie trzyma w odwodzie to jeszcze 2 zmiany na koniec. Czy nie było pokusy, żeby wcześniej? Ale po co? No tak, no to jest. No skoro jest mecz na styku i grozi w każdej chwili tym, że się może coś źle wydarzyć, no to no trudno robić zmiany i grzebać nagle w drużynie, która w miarę funkcjonuje. No. To nie sztuka, już powiedziałem, robić zmiany, tylko robić zmiany w konkretnym celu. Dzisiaj nie było to potrzebne akurat, bo i Denis, i nawet Buba, i Erik grali swoje poza tym w defensywie, więc trzymaliśmy te zmiany do końca. No niestety tak się mecz ułożył, że nie było co robić zmian. Chcieliśmy ten mecz wygrać za wszelką cenę, więc wszystkie środki były ku temu w jakiś sposób ukierunkowane. Także nie śpieszyliśmy się z tymi zmianami. Jedna zmiana, taka nasza standardowa, bo Zjawka generalnie wchodzą, zawsze daje dobrą zmianę i taka była właśnie dzisiaj w jego wykonaniu. Szkoda, że nie okrasił tego bramką. Natomiast te zmiany to już były taktyczne, ale chcieliśmy jeszcze raz trochę zyskać na czasie, a drugi raz wprowadzić jakieś świeże siły na boki, bo na tych bokach było groźnie. To zabiegając w przyszłość, zapytam o ten ostatni mecz z Piastem. 9 miejsce jest pewne. Właściwie, czy nie myśli pan o tym, żeby jednak zestawić inaczej 11? Myślę o tym, żeby zestawić inaczej 11, natomiast bardziej bym powiedział wyraziście i sukcesywnie będę myślał o tym jutro. Na razie zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało zdrowotnie, po treningu rannym, po treningu regeneracyjnym i wyrównawczym i wtedy się zastanowimy, jak pojedziemy do Gliwic i w jakim składzie wyjdziemy, na pewno jakieś zmiany będą, bo chłopcy tu już niektórzy naprawdę są mocno zmęczeni, a w tej sytuacji już nie ma sensu nikogo dożynać na koniec.